Życie albo śmierć. Życie albo śmierć. Jesteś żywy lub martwy. To zależy tylko od ciebie. Żyjesz, ale nie wiesz, że jesteś tak naprawdę martwy. Możesz być żywy tylko i wyłącznie, jeśli wybierzesz relację z Jezusem Chrystusem. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Jezus Chrystus będzie Panem w twoim życiu, będzie Panem w twoim sercu, kiedy pojednasz z Jezusem Chrystusem, kiedy powiesz Mu: Boże, ja tak naprawdę chcę Ciebie poznać. Jezu Chryste, chcę, żebyś był moim Panem, chcę, żebyś był moim Zbawicielem. Jezu Chryste, chcę, żebyś poprowadził mnie w moim życiu. Jezu Chryste, chcę Ciebie doświadczyć. Boże, chcę, żebyś był żywy dla mnie. Chcę, żebym ożył dzisiaj. Chcę żyć wiecznie. Taka prosta modlitwa. Prostą modlitwą możesz dzisiaj pojednać się z Jezusem Chrystusem. Taką prostą modlitwą możesz dzisiaj sprawić, że twoje życie będzie wieczne. Tylko pytanie, czy chcesz być martwy? I dalej myśleć i łudzić się na tym świecie, że wszystko masz. Ale kiedy zginiesz i będziesz na sądzie, dowiesz się, że byłeś martwy i nie wybrałeś życia, a mogłeś. Właśnie ono się rozchodzi w naszym życiu, że my mamy decyzję, że możemy wybrać. Możemy wybrać nasze życie. Możemy nie ginąć. Możemy żyć wiecznie. Ale to wszystko jest za sprawą Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał mocą Ducha Świętego. Czy znasz jakąkolwiek osobę, która powstała z martwych? Ja poznałam Jezusa Chrystusa. To jest jedyny Bóg, który jest żywy i prawdziwy. To On swoją mocą powstał z martwych. I ten żywy Bóg, o którym śpiewacie Lili, Lili, Laj, w żółbeczku malutkim jakieś dzieciąteczko chwalicie, ale nie wierzycie prawdziwemu Bogu, który jest mocą swoją zmartwychwstał. Bogu żywemu nie wierzycie, a wierzycie jakiemuś dzieciąteczku albo księdzu, który mówi: no, teraz złóżmy pokłon tam pod grobem. Ale Bóg żyje. On tam nie leży. Jezus Chrystus zmartwychwstał. To żywy i prawdziwy Bóg. Możesz Go dzisiaj doświadczyć. Możesz Go spotkać w swoim życiu. Możesz się z Nim pojednać i powiedzieć: Boże, potrzebuję Ciebie. Jezu Chryste, potrzebuję zmiany w swoim życiu. Potrzebuję Ciebie poznać. Chcę Ciebie doświadczyć. Ja to zrobiłam. Ja zawołałam do Jezusa Chrystusa. Powiedziałam 8 lat temu: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. Ten Bóg żywy, prawdziwy objawił mi się jako Bóg miłości. Jako Bóg, który zaspokoił wszelką moją potrzebę. Jako Bóg, który zaspokoił moją pustkę w sercu. Gdzie zawsze myślałam, że mogę ją czymś zaspokoić. Dążyłam do celu, ale nigdy nie byłam zaspokojona w 100%. Dopiero jak poznałam Jezusa Chrystusa, zrozumiałam, że to był ten element, który brakował w moim sercu. To był ten brakujący element. Tak jak Bóg nas stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo, tak my potrzebujemy tego elementu Boga w sobie. Potrzebujemy tego pierwiastka życia. Bez życia nie jesteśmy pełni. Bez Jezusa Chrystusa nie doświadczymy tak naprawdę realnie naszego życia. Tylko i wyłącznie pojednując się z Bogiem, tylko i wyłącznie będąc z Nim zjednoczony, jesteś w stanie przez to życie przyjść spełniony. Bóg jest drogą, prawdą i życiem. To droga, która Cię doprowadzi do zbawienia. Jezus Chrystus
to życie, które jest wieczne. A prawda, którą teraz Ci mówię, to słowa, które Bóg daje z wysokości. To Jezus Chrystus jest prawdą. Jego imię to prawda. Czy szukasz w swoim życiu prawdy? Czy chcesz być całe życie okłamywany? Ja nigdy nie chciałam być okłamywana, nawet jak nie znałam Boga. Dążyłam do prawdy, szukałam prawdy w swoim życiu. Ale dopiero jak spotkałam Jezusa Chrystusa, prawda została mi objawiona. I tak samo jest w Twoim życiu. Jeżeli poznasz prawdę, ona Cię wyprowadzi na wolność. To prawda, która wyprowadza i wyzwala. Jezus Chrystus to Bóg, który żyje. To prawdziwy i żywy Bóg. Ja Go doświadczyłam. Ty też dzisiaj możesz. Zachęcam Cię do tego.